tą sprawą, o której mówiliśmy są podane. Wyłonimy tą sprawę. Mówiliśmy o trzech istotnych sprawach. Pierwsza, zniesienie podatku od rent i emerytur, ponieważ takiego idiotyzmu jak podatek od rent i emerytur to chyba nie ma w żadnym państwie. Jak Państwo wiecie, jest taki człowiek w Radkowie, Robert Gwiazdowski. To jest prezes Centrum Adama i równocześnie był szefem Rady Nadzorczej ZUS-u. I on wszem i wobec mówi, nie wiem czy Państwa stacje i gazety o tym zechciały napisać, ale prezes ZUS-u mówi tak, ZUS jest pusty, nie ma w nim ani grosza, wszystko co jest wpłacane na bieżąco jest natychmiast wypłacane. Nikt w Polsce wpłacając ZUS nie zbiera na swoją emeryturę, nikt. Wszystko jest wypłacane natychmiast i na bieżąco, co oznacza po prostu katastrofę w przyszłości, jeżeli coś z tym nie zrobimy. A podatek od rent i emerytur to już jest szczyt hitów, jakie można wymyślić w absurdach ekonomicznych, bo pieniądze budżetowe idą do emeryta, po czym do niego wracają, do tego samego budżetu. No, głupiej nie można i fakt, że sami profesorowie na stołkach ministrów finansów utrzymują to przez kilkanaście lat, prowadzi nas na ten trop, że chyba tylko banki pobierają po prostu prowizję i o to w tym chodzi. Drugi nasz postulat istotny to było zniesienie podatku od firm rozliczających się PIT-em. Ponieważ tak jak wspomniałem, oni wszystko wrzucają w koszty, płacą 20 zł do skarbówki, żeby skarbówka myślała, że wszystko jest okej. I koszty obsługi tego są większe niż te podatki. Zresztą mówił to wiceminister Barszcz, który został zdymisjonowany, jak to powiedział. Chyba, że powiedział to po dymisji. Trzecia sprawa, chyba najważniejsza z punktu widzenia młodych ludzi, do których chyba zaliczają się wszyscy tu obecni na sali, to jest zniesienie przymusu wpłat na OFE. Czy Państwo wiecie, że z każdej składki ZUS zabierane jest Wam ponad 7% na OFE, mówiąc Wam, że to jest Wasza przyszła emerytura pewniejsza niż ZUS? A wiecie, co OFE robi z tymi pieniędzmi Waszymi? W 65% OFE kupuje za te pieniądze obligacje. Co to są obligacje? Obligacje to są długi rządu, który zaciąga dług w naszym imieniu. Co to oznacza? Oznacza to, że Państwo, jak będziecie chcieć emeryturę, pójdziecie do OFE i powiecie tak, oddajcie nam kasę, którą wpłacaliśmy przez 40 lat życia. A OFE powie, nie mamy pieniędzy, ale mamy obligacje. A my mówimy, ale my chcemy pieniądze. No to OFE pójdzie do rządu i powie tak, chcemy za te obligacje pieniędzy. A rząd powie, my nie mamy innych pieniędzy niż podatników. Więc rząd pójdzie do Państwa i powie tak, dajcie pieniądze z podatków, wykupimy obligacje. Krótko mówiąc, dwa razy zapłacimy za to samo. Raz płacąc na OFE, drugi raz wykupując obligacje, które spłacą OFE. Gdyby ktoś z Państwa zrobił taki biznes, założył spółkę albo firmę jednoosobową, którą by nazwał OFE i by robił takie rzeczy, to by został po tygodniu w kajdankach ściągnięty przez policję albo CBA, CBS czy tam cokolwiek jako mega oszust. Natomiast jest to robione pod płaszczykiem prawa. Się mówi, że to dla naszego dobra. A jak fajnie kiedyś ktoś powiedział, skoro jest to takie dobre, to czemu jest przymusowe? Mówi się nam, proszę Państwa, że przymusowe ubezpieczenia są dobre. To zróbmy taki eksperyment. Wprowadźmy, że są dobrowolne i zobaczymy, kto w tym zostanie. Jeżeli nikt, to znaczy, że wszyscy uważają, że są oszukiwani. Niestety 18 lat rządów dopuszcza się tego procederu. Są w sytuacji bez wyjścia, ponieważ okradli dwa pokolenia emerytów. Nasi dziadkowie, proszę Państwa, przez 40 lat byli okradani na emeryturę, budowano za ich pieniądze fabryki, a jak przyszedł rok 90 i sprzedawano te fabryki, to nie odłożono pieniądze na ich emerytury, tylko je rozdano. W efekcie oni zostali bez fabryk i bez emerytur. No i są na naszym utrzymaniu, niestety. Niestety przy tym musimy utrzymywać, mało kto w Polsce o tym mówi, ale warto pamiętać, 500 tysięcy urzędników jest w Polsce do utrzymania. 500 tysięcy to pokaźna liczba. Równocześnie, tak się ciekawie składa, jest 500 miliardów długu. A nie wiem, czy Państwoście to kiedyś liczyli, ale 500 miliardów długu, bo w tym momencie tyle mamy do spłacenia, gdy w Polsce jest 10 milionów ludzi, którzy pracują zawodowo, oznacza, że na każdego pracującego w Polsce jest 50 tysięcy złotych długu Skarbu Państwa do spłacenia, czyli na rodzinę 100 tysięcy. W Warszawie to nic nie znaczy, ale w mniejszych miejscowościach oznacza, że za ten dług, który każda polska rodzina będzie musiała spłacać, mogłaby sobie kupić mieszkanie. Takie są rządy wszystkich tak zwanych profesorów, którzy rządzili Polską przez 18 lat. Szczerze mówiąc,
pierwszy lepszy gość po zawodówce by rządził lepiej, bo rządzić tak, że się robi kolejne długi, to każdy głupek potrafi, więc nie rozumiem, dlaczego bierzemy na te stanowiska ludzi z tytułami profesorskimi. Takie rządy to jest kpina po prostu. I my o tym mówimy, niestety mało kto chce o tym powiedzieć głośno, no ale takie czasy. Że się da, to pokazuje Estonia. Pani Gilowska wyśmiewała Estonię, a powinna się uczyć od niej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Estonia nie ma w ogóle długu Skarbu Państwa, ponieważ tam jest wpisany za pana Lara jeszcze zakaz deficytu budżetowego. W tej samej Estonii jest zerowy podatek od firm, które reinwestują zyski w Estonii. Wszędzie się da, albo prawie wszędzie, tylko w Polsce się nie da. Więc no, czas tym skończyć. A czwarty nasz postulat to było zniesienie przymusowego finansowania partii politycznych przez podatników. W tym momencie mamy taką sytuację, że PiS dostaje 25 milionów dotacji rocznie, Platforma dostaje 22 miliony dotacji rocznie, SLD dostaje kilkanaście milionów złotych dotacji rocznie, a Unia Polityki Realnej uzbierała ze składek i darowizn swoich sympatyków 200 tysięcy złotych rocznie. Państwo znacie ceny spotów w telewizji. Cena emisji spotu 30-sekundowego w TVP to około 50 tysięcy, pewno po jakichś rabatach. To oznacza, że UPR ze składek i darowizn sympatyków wolnościowych stać na 4 spoty, a PiS stać na setki czy tysiące spotów. I oni mówią do nas, no konkurujcie z nami. Najpierw nas okradają z naszych podatków, zabierają nam nasze pieniądze, gdzie gdybyśmy mogli dobrowolnie, to byśmy na pana Kaczyńskiego nie wydali nigdy ani grosza. A później on mówi, no konkurujcie z nami, jak jesteście tacy cwani. To pokazuje perfidię partii i wynaturzanie się systemu demokratycznego. W sytuacji, w której mówimy o demokracji, proszę państwa, której my nie jesteśmy jakimiś ultrasami i zwolennikami wielkimi, ale jak mówimy o demokracji i jedna partia ma 30 milionów, a druga partia ma 200 tysięcy, to o czym my tu mówimy? A to jest tak trochę jakby porównywać TVN24 i TVP Info do UPR TV, która ma swoją kamerę kupioną za własne pieniądze i przekaz w internecie przynajmniej nie manipulowany i nieprzerywany, a tymi mega stacjami. A jeszcze Polsat pominąłem, kłaniam się Polsatowi, tam jest kamera. A więc takie są realia w Polsce. I warto sobie to powiedzieć jako obywatele tego kraju, ponieważ państwo też płacicie podatki. Państwa rodziny też są nieprzyjmowane do państwowego szpitala, jak nie macie znajomości. Państwa znajomi też bulą olbrzymie podatki, gdy cokolwiek próbują zrobić w Polsce. Państwa znajomi też mają problemy przy założeniu działalności, wybudowaniu jakiegoś obiektu. I albo temu postawimy tamę, albo nie. UPR robi to od 18 lat na własny rachunek. Nikt z nas nie bierze pensji. Wszystko to robimy za własne pieniądze. Dla idei. Niektórzy mówią, że jesteśmy nienormalni, że to robimy, ale szczerze mówiąc dobrze jest, jak ktoś mówi prawdę, bo inaczej będziemy tonąć w tym kłamstwie, którym nas raczy PiS, Lid, Platforma i kto tam jeszcze.